Niech miłym akcentem na koniec wakacji będzie ich wspomnienie. Szkoły jeszcze świecą pustkami, ale już niedługo. 1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie już mogą czuć się wezwani do odpowiedzi. Z tegorocznych wakacji? Chyba dni działdowa. Nigdzie nie byłam na wakacjach. Dni działdowa. A najbardziej to przesiadywanie w parku z dziećmi. Najważniejsze to... Jezioro. Nad jezioro z wnuczko. No, to jest najważniejsze. I co jeszcze? To i teraz już koniec wakacji, pojedzie od babci, tak? Tak. No. Nie wiem. Bardzo miły koncert. A czyj koncert? Kamila Bednarka, Weroniki Courthouse. Pozytywna energia. Można było się wyszaleć. Byliśmy parę razy gdzieś nad jeziorem czy gdzieś. Na stadionie w Gdańsku, nad morzem jeszcze, też w tym samym miejscu. I jeszcze u babci byłem tam na parę tygodni. Tak się biłam z mężem w Lidzbarku cały dzień, tak żeśmy obchodzili po prostu. Dużo tam jest rzeczy nowych. Wyjazd do Olsztyna, chyba tak sądzę. Z kolegami wybraliśmy się tak na film. Nie pamiętam w sumie tytułu. No ale było w sumie ciekawie, bo tak spontanicznie wyszło. No i tak w sumie chyba to. No jeszcze w Krakowie byliśmy. Także tam się trochę pozwiedzało. Wawel, te sprawy. Byliśmy nad morzem. Tak w sumie ogólnie no fajnie, jak zawsze. A tak nie było takiego jakiegoś specjalnego wydarzenia. My siedzimy na ławowiecce. Siedzimy, ogrzewamy się i patrzymy na ładne kobiety. Byłem w Holandii, pracowałem przy borówce, przy zbiorach borówki. Naukę do poprawki z matematyki. Ojej, to tak chyba niespecjalnie. Ciekawa sprawa. W Działdowie, tak jak w wielu innych miastach, trwa wir zakupów niezbędnych do szkolnej ławy. Oby pobyt w niej upłynął szybko i z czerwonym paskiem.